Pan był i Ciebie jedno tchnienie dróg, niech wyznanie mym z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami i z Duchem Twoim. W drugą niedzielę Adwentu gromadzimy się w naszej świątyni, rozpoczynając nasze parafialne adwentowe rekolekcje. Będzie to szczególny czas naszego powracania do Pana Boga i przygotowywania naszych serc na przyjście Pana. W czasie tej mszy świętej zostanie ochrzczone dziecko. Drodzy rodzice, powiedzcie, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka. Oskar. O co prosicie Kościół Boży dla Oskara? Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Oskarze, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela, twoi rodzice i chrzestni. I teraz uczynimy znak Krzyża Świętego na czole Oskara. Spuśćcie nam na ziemskie niby, Zbawcę z niebiosłowoki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy wołał w nocy głębokie. Gdy wśród przekleństwa odmowa czwartka opał śmierci droga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia. Bardzo serdecznie witamy w naszej parafii ojca rekolekcjonistę, księdza Grzegorza, misjonarza świętej rodziny, który niedawno wrócił z Hiszpanii, bo przygotowuje się na misję na Kubę. I ksiądz Grzegorz w tym roku właśnie te rekolekcje adwentowe w naszej parafii poprowadzi. Otoczmy go szczególną modlitwą, aby Duch Święty przez niego mógł przemówić do nas. Pomódlmy się również za naszą parafię, żebyśmy wszyscy z tych rekolekcji skorzystali i zakończyli je dobrą spowiedzią i zyskaniem odpustu zupełnego. Msza Święta sprawowana jest za naszych parafian i przybyłych do nas gości, aby Bóg żyjącym błogosławił, udzielał zdrowia, a naszym zmarłym dał radość nieba. Polecamy w sposób szczególny również w czasie tej Eucharystii małego Oskara, który zostanie ochrzczony, jego rodziców i chrzestnych. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Barucha. Złóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga,
włóż na koronę, na głowę koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać Twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim, spójrz na wschód, zobacz Twe dzieci, zgromadzone na słowo świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamięta. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana las i drzewa pachnące oceniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały, z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg mi jestem świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu
i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abilene. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżkę dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównana. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Czcigodny mój drogi bracie w Chrystusowym kapłaństwie, księże proboszczu, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona także Jego niepokalana Matka Maryja, jej oblubieniec święty Józef. Teraz i zawsze. Teraz i zawsze. Pięknie. Moi drodzy, bardzo ważne pytanie. Ma być krótko czy długo? Dziękuję. Nie było pytania. Niektórzy mają zegarki, niektórzy mają czas. Ja wam dziękuję za ten czas. A zegarki możecie odłożyć, ale gdybym mówił za długo, to bijcie w ławkę, to będę lądował. Ci z przodu mają problem, bo nie mają tego opieradła, ale damy radę. Zawsze pytałem, czy mam być szczery czy miły. No, się miło uśmiecham, szczerze mówię. No, może być. Dobrze, tak jak już ksiądz proboszcz powiedział, moi drodzy, przygotowywałem się ostatnie miesiące w Madrycie, ucząc języka na misję na Kubę. Cieszę się, że przyjąłem te rekolekcje tutaj w Karczewie dużo wcześniej, bo przynajmniej mam urlop i mogę także jechać do domu. Karczew jest zawsze bliski mojemu sercu, bo 6 lat prowadziłem pielgrzymkę ze Świdra do Częstochowy wraz z księdzem Jerzym. On prowadził grupę żółtą. Ja białą żółtą przez 6 lat, jeszcze jako kleryk chodziłem i zawsze w Karczewie byliśmy mile widziani. Pamiętam te drożdżówki, herbatkę, nawet kiełbaska na parafii była zawsze ciepła, ta biała, którą lubię. Także jestem tu zawsze wam wdzięczny za waszą gościnność i dzisiaj przyjeżdżam już jako misjonarz, głosząc rekolekcje. Wiele twarzy z was znam, przynajmniej z widzenia. Kojarzę. Kiedy jestem pierwszy raz na parafii,
a odwiedziłem ich już sporo, zawsze swoje rekolekcje czy misje parafialne rozpoczynam od świadectwa swojego życia. Tak też będzie i tym razem. Niektórzy to usłyszą jeszcze raz, ale to takie przecież świadectwa nie zmienię, chociaż nowe treści będziemy tam wplatać. A od jutra już, będziemy się zajmować ikoną świętej rodziny, którą przywiozłem tutaj. Ona zawsze mi towarzyszy, a ta jest wyjątkowa, ponieważ w tym roku poprosiliśmy jako ekipa rekolekcyjna misjonarzy świętej rodziny, w tej ekipie pracowało, bo ja już od tego roku nie pracuję, pracowało nas 5 osób z księdzem Bogusławem Jaworowskim. On tutaj był, rekolekcje wielkopostne prowadził. I prosiliśmy w tym roku o napisanie ikony specjalnie dla nas. Ta ikona, którą tu widzicie, to jest obraz, kopia ikony, która wisi w naszej kaplicy w Świdrze, malowana dla nas. Przygotowanie do tej ikony trwało bardzo długo. To były wiele dni postu o chlebie i wodzie z naszej strony. To był czas, kiedy kontemplowaliśmy, rozważali Pismo Święte, analizowaliśmy wspólnie to, co dzieje się we współczesnym świecie, bo ikona nie jest malowidłem, jest dziełem pisanym, które jest kazaniem, homilią. Każdy znak, każda kreska, każdy kolor wszystko znaczy. Jutro się nad tym zatrzymiemy, będziemy mówić o znaczeniu tej ikony, jak ważna jest w naszym życiu i dlaczego my jako misjonarzy świętej rodziny ją przywozimy i zawsze do niej się odwołujemy. Moi drodzy, wierzycie w Boga? Trudno. Tego entuzjazmu nie słyszałem. Moi drodzy, gdybym dziś poszedł do meczetu, do synagogi, do zboru, do innego jakiegoś miejsca, gdzie gromadzą się innowiercy i zadał im to pytanie, czy wierzą w Boga, co by mi odpowiedzieli? To samo, co wy, może trochę głośniej albo ciszej. Gdybym dziś poszedł do waszych bliskich, do tych, którzy mówią Bóg tak, Kościół nie. Co by mi odpowiedzieli? Wierzymy. Gdybym dziś popytał ludzi, którzy pogardzili już Eucharystią, pogardzili sakramentami, zadał im pytanie, czy wierzą w Boga? Tak, wierzą. No to po co nam chodzić do Kościoła? Gdyby chodziło tylko o wiarę w Boga, to byśmy mogli sobie dzisiaj posiedzieć w kościele, za tydzień pójść do hipermarketu, za 3 tygodnie do meczetu, za 4 tygodnie do synagogi. Moglibyśmy sobie siedzieć nad plażą, bo Pan Bóg jest wszędzie. I nie byłoby żadnego problemu. Ale my, katolicy, nie możemy tak powiedzieć. Nie możemy. Dlaczego? Bo problem z wiarą w Boga nie dotyczy człowieka. W sensie, ludzie nie wierzą. We wszystkich epokach, kulturach, ludzie nie mieli problemu z wiarą w Boga. Nawet te najbardziej pogańskie kultury, imperia, budowały wielkie pomniki z kamieni, wyznawali wiarę w ogień, słońce, różne nadnaturalne zjawiska wyrażające ich rozumienie Boga. Kiedy otworzymy Księgę Biblii, przeczytamy: duchy nieczyste wierzą i drżą. Odpowiedź jest bardzo prosta. Różnica między duchami nieczystymi a nami dzisiaj jest taka, że one wierząc w Boga drżą, a myśmy przestali. Czy szatan chciał, żeby Adam i Ewa stracili wiarę w Boga? Potwierdził im istnienie Boga. Bóg istnieje, Bóg kierował do was słowo, tylko powiedział, Bóg jest kłamcą. Czy faryzeusze, kapłani, ludzie, którzy przesiadywali do późnych godzin wieczornych, pościli, modlili się, czy oni mieli problem z wiarą w Boga? Ci, którzy krzyczeli na krzyż z Nim? Czy Judasz, który zostawił wszystko i poszedł za Nim, czy miał problem z wiarą w Boga? Jaki miał problem? Jaki problem mieli faryzeusze, Adam i Ewa, Judasz, szatan? Jaki problem mieli? Nie to, że nie wierzą w Boga. Problem mieliby Bogu uwierzyć, by przyjąć Słowo Boga, by zawierzyć swoje życie Bogu. W tym był problem.
I ten problem dzisiaj dotyka nas wszystkich, ale szczególnie tych, którzy pogardzili sakramentami. Pan Jezus powiedział: wierzycie w Boga i we mnie uwierzcie. Kto mnie nie spożywa, nie ma w nim mojego życia. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do mego królestwa. I dziś to, co się udało szatanowi z faryzeuszami, z Judaszem, dziś udało się z wieloma naszymi braćmi i siostrami, którzy wierząc w Boga pogardzili Chrystusem. Przed ołtarzem Oskar, który za chwilę przyjmie chrzest. Pamiętacie, rodzice i chrzestni, słowa, które wypowiadaliście przed drzwiami, zanim weszliście do środka? Kapłan, ksiądz proboszcz zadał wam pytanie, nie zadał pytanie, czy chcecie, czy wam pasuje, czy troszeczkę się postaracie. Nie. Czy macie świadomość obowiązku, jaki na was spoczywa? A dziś wielu rodziców, nawet tych, którzy chodzą do kościoła, popełnili jeden z najcięższych grzechów. Złamali przysięgę daną Bogu publicznie przed majestatem. Publicznie przed ołtarzem, jak za chwilę oni będą przysięgać, a tamci przysięgali, że wiarę katolicką będą przekazywać, że będą przyprowadzać do kościoła, a dziś ci, którzy tą przysięgę Bogu, nie księdzu, nie ludziom, Bogu złożyli, ani do kościoła swoich dzieci nie przyprowadzają, ani wiary nie przekazują, a niektórzy nawet dzieci z katechezy wypisali, podpisują pakt z diabłem. Ja wiary nie przekażę, nie daj Boże, żeby kto inny ją przekazywał. Jest to grzech wołający o pomstę do nieba. Grzech pogardy względem Chrystusa. Grzech złamania przysięgi. Grzech krzywoprzysięstwa. Jeśli jest czyniony świadomie i dobrowolnie, można się tylko modlić. Ale na tym nie koniec. Bo gardząc Chrystusem, gardzimy Jego Słowem, a gardząc Słowem, gardzimy miłością, bo Bóg jest miłością. I efekty widzimy w naszych domach. Tak jak Adam i Ewa w raju, tak jak faryzeusze, tak jak Judasz, mówimy dzisiaj Bogu: stop! Od dziś nie Ty, Boże, ale ja będę decydować, co jest dla mnie dobre, a co złe. Jeśli ja uznam, że dla mnie większym dobrem jest przelotna miłość, to żaden ksiądz mi nie powie, że sakrament małżeństwa jest wiążący na całe życie. Jeżeli dziś ja uznam za dobro dyskoteki, zabawy, kolegów, koleżanki, to żaden ksiądz nie ma prawa mi powiedzieć, że ważniejsza jest matka i ojciec, bo to ja będę decydować, co jest dobre i co złe. I tak jak wtedy ściągnięto cierpienie i krzyż, tak dziś to cierpienie i krzyż puka do naszych drzwi, do naszych domów. Tą historię opowiadałem ją setki razy, ale zawsze z bólem, o Tomku, który zbierał pieniądze, które dostawał na bułkę codziennie po złotówce. Ojciec podnosi poduszkę, a tam 8 złotych po złotówce. Rzuca przed Tomkiem, kiedy wraca ze szkoły i mówi: to ja ciężko haruję od rana do wieczora, żebyś ty nie był głodny, żeby w domu jako tako było. Na co ty te pieniądze przeznaczasz? Rozpłakał się i mówi: tatusiu, nie krzycz. Mamusia mówiła, że zarabiasz 10 złotych na godzinę. Chciałem uzbierać to 10 złotych, by ci zapłacić. Byś spędził ze mną choć jedną godzinę. Tyle chciałbym ci powiedzieć. Tyle mam trudności, a ciebie nigdy nie ma. Byłem nie tak dawno w Warszawie, w jednym z domów na zaproszenie. Przy mnie matka płakała jak dziecko, kiedy jej córeczka do niani powiedziała: mamusiu, bo do niej nie miała czasu, kiedy tego powiedzieć.
taki dzisiaj mamy brutalny świat. Wielu rzeczy nie da się zmienić, ale nie możemy zabić nadziei. Ilu dzisiaj rodziców cierpi, leży na łożu śmierci i płacze, bo klamka do ich pokoju jest zakurzona. Żony, mężowie zapomnieli o randkach, komplementach, czułych słowach. Mężowie, których żony zmieniły język miłości w kłótnie i awantury. Wszędzie tylko łzy i ból. Już nawet sobie nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzień dobry czy szczęść Boże na ulicy. Idę w koloradce do gminy jednej czy drugiej urzędu, do stacji benzynowej. Widzę ludzi, którzy byli w niedzielę na mszy. A oni do mnie proszę Pana mówią, bo już zapomnieli, że księdzem jestem. Miało być o mnie. No to będzie. 94 rok. Wojsko. Niedaleko stąd. Poszedłem wtedy i doświadczyłem fali. Starsi żołnierze znęcali się nad młodszymi. Leżałem wtedy w Warszawie w szpitalu na Szaselu. Miesiąc czasu. I po kolejnej operacji zacząłem Boga pytać dlaczego. Dlaczego obcy ludzie, którym nic złego nie zrobiliśmy, doprowadzili do tego, że mój kolega wyszedł na głowę, bo psychicznie nie wytrzymał, drugi na wózku inwalidzkim, a ja po kolejnej operacji walczyłem o życie. Pytałem dlaczego, tak jak dzisiaj świat pyta mnie, dlaczego są wojny, dlaczego jest terror, dlaczego tyle cierpienia. Pamiętam, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, w parafii polskiej, podeszli do mnie ludzie, przynieśli mi koszulkę po wielkiej tragedii z jednej ze szkół, kiedy zamordowano 30 dzieci. I zaczęto na portalach internetowych wypisywać przeróżne rzeczy. Jedne współczuły rodzinie teksty najbliższym, a inne winiły Boga. Dlaczego, Boże? Ja dostałem koszulkę z napisem dlaczego, Boże, nie było Cię w tej szkole? Ale pod spodem była odpowiedź Boga. Bo z tej szkoły mnie wyrzucono. Dlaczego, Boże, Ci nie było w Oświęcimiu? Bo stamtąd mnie wyrzucono. Dlaczego Ci nie było w szkole, w rodzinie? Dlaczego Ci nie było w tym czy innym urzędzie, w tym zakładzie pracy? Dlaczego Ci nie było w wojsku? Bo stamtąd mnie wyrzucono. Tam się nikt nie pytał o zdanie, jak żyć, jak kochać. Tam każdy jak szatan, jak Judasz chciał żyć po swojemu. To zrozumiałem. Że ci ludzie, którzy nas skrzywdzili, byli lepsi ode mnie, bo oni ranili obcy, a ja najbliższy. Moja mama urodziła 9 dzieci. Tomuś miał niespełna 2 lata, kiedy zmarł. 8 z nas wychowała i wykarmiła. Niektórzy sąsiedzi nazywali ją kurą domową, bo nigdy nie była na wczasach. Wszystko poświęciła nam. Mój ojciec szedł do kółka rolniczego, do spółdzielni, przychodził wieczorem zmęczony, szedł na gospodarkę. Pracował do 11, 12 w nocy, klękał, by Bóg dał mu siły. Nigdy nie był na wczasach. Ja wtedy zrozumiałem, że nigdy swoim rodzicom nie powiedziałem dziękuję czy ich kocham. I nigdy im nie powiedziałem przepraszam. Bo kiedy prosili mnie o pomoc, trzaskałem drzwiami. Kiedy chcieli ze mną porozmawiać, mówiłem w imię wolności, dajcie mi święty spokój. Jestem dorosły, mam swoje życie, odczepcie się ode mnie. Na 1000 przypadków to odmieniałem. Musiałem popatrzeć śmierci w oczy, by to zrozumieć. Odsłużyłem całe wojsko, poszedłem do cywila. Miałem tą wielką łaskę, że urodziłem się w mieście papieskim w Wadowicach. Wiedziałem, że kiedy Wojtyła miał problem, szedł na górę Karmel, gdzie otrzymał szkaplerz. Poszedłem tam ja. Otrzymałem szkaplerz. Zacząłem uczęszczać do wspólnoty modlitewnej na Karmelu. Nie z pobudek głębokiej wiary, ale ze swojej słabości, bo brakowało mi odwagi, by podejść do ojca. Szukałem rozwiązań. Tam poznałem cudownego człowieka, ojca Rudolfa Warzechę, dziś sługa Boży. Był moim kierownikiem przed seminarium. Przeszło 2 lata. Od tej historii z wojska, październik 96 rok, sobota.
Idę do niego i mówię: Ojcze Rudolfie, muszę porozmawiać z tatą. A on do mnie jak Jezus do uczniów. Ile mam cię zdzierżyć, człowieku małej wiary? Albo z nim w końcu porozmawiaj, albo już do mnie nie przychodź. Ile mogę cię zdzierżyć? I wtedy mu przyrzekłem, że jak przyjdę za tydzień na spotkanie modlitewne, opowiem mu o rozmowie z tatą. Zaparłem się jak nigdy wcześniej. Ci, którzy mnie znają z pielgrzymki, z rekolekcji, wiedzą, że nie porozmawiałem z tatą. Ani wcześniej, ani później. Ale dokładnie w tym samym tygodniu mój tato zmarł. Spóźniłem się go kochać. Poszedłem wtedy do spowiedzi do księdza. Spowiedź trwała blisko 2 godziny. Do księdza, z którego się śmiałem i drwiłem. Nagle przestało mi przeszkadzać kimdym. I tam usłyszałem coś, co mnie przeraziło. Grzegorz, jesteś jak Judasz. Jak Judasz wierzysz w Boga. Jak Judasz należysz do wspólnoty Chrystusa. Jak Judasz chodzisz nawet do wieczernika na mszę. Ale wiesz, co cię jeszcze z Judaszem łączy? Jak Judasz z tego wieczernika wychodzisz bez Chrystusa. Obyś tylko jak Judasz nie skończył. Popatrz. Prawda naszej wiary mówi, łaska uświęcająca jest do zbawienia koniecznie potrzebna, a ty jej nie miałeś miesiącami. Sam Jezus Chrystus mówi, kto mnie nie spożywa, nie ma w nim mojego życia, a ty go miesiącami nie karmiłeś się, nie przyjmowałeś do serca. Jeśli dziś byłby wypadek, miałbyś wylew, zawał, stanąłbyś przed majestatem Boga, na sądzie usłyszysz pierwsze pytanie. Czy masz łaskę święcającą i Eucharystię? Bo Chrystus powiedział, oby cię śmierć nie zaskoczyła jak złodziej. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do mego królestwa. Czy masz? Co mu wtedy powiesz? Za 5 roku będą święta? To bym ją miał? Za 2 lata wezmę ślub, to ją będę miał? Za 1 rok dziecko pójdzie do pierwszej komunii, to ją przyjmę? Tam nie będzie takiego tłumaczenia. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Idź teraz do ojca, do trumny i powiedz mu, żegnaj, bo już go nigdy więcej nie zobaczysz. On w niebie będzie, ale ciebie tam nie będzie. Ale jeśli uwierzysz w Boga, nie tak jak Judasz, nie tak jak faryzeusze, ale uwierzysz także w Jego Słowo i będziesz tam klękał w konfesjonale po każdym grzechu ciężkim, choćby to było co 3 dni. Jeśli będziesz tu przychodził do kościoła nie co 2, co 5, co 10 niedzielę, ale co tydzień, nie będzie Bóg żebrakiem jak w Ogrójcu o tą 1 godzinę. Jeśli z tego kościoła będziesz wychodził z Nim w sercu, z komunią, nie musisz Ojcu mówić żegnaj. Na pogrzebach żegnaj mówią ateiści i Judasze. Katolik na pogrzebie mówi do widzenia. I dlatego idź, powiedz Ojcu do widzenia, a w nagrodę dostaniesz nadzieję, że kiedyś powiesz Mu to, czego nie zdążyłeś na ziemi. I dla tej nadziei jestem tutaj. Dla tej nadziei odwiedziłem przeszło 100 parafii w Polsce. Dla tej nadziei zostawiam wszystko i jadę na Kubę. I nie przyjechałem tu po to, by was nawracać, bo to Bóg nawraca, nie ja. Nie przyjechałem tu po to, by kogoś potępić, bo gdybym w tym kościele miał kogoś potępić, ja musiałbym być pierwszy. Przyjechałem was prosić, abyście nie popełnili mojego błędu. Jaką masz pewność, że twój mąż będzie żył w tym tygodniu? Jaką masz pewność, czy twoja żona nie zginie w wypadku? Jaką masz pewność, czy twoi rodzice nie będą mieć wylewu, zawału? Jaką masz pewność, że dziecko wróci ze szkoły do domu? Staniesz wtedy nad trumną i powiesz, spóźniłem się? Bóg ci wybaczy, mi wybaczy. Ludzie ci też wybaczą. Jest to trudne, ale wybaczają. Doświadczyłem tego. Ale najtrudniej będzie wybaczyć samemu sobie. Znienawidzisz swoje życie jak Judasz, tak jak ja. I dlatego tu dzisiaj z wami jestem, aby was prosić. Przywiozłem ze sobą ten obraz świętej rodziny, który my, misjonarze świętej rodziny, wszędzie wozimy.
1995 roku papież Jan Paweł II, kiedy obchodziliśmy stulecie naszego zgromadzenia, zaprosił nas do Rzymu. Moi bracia tam pojechali. Wygłosił piękną homilię, czytałem ją wiele razy. Ale później wziął grupę kapłanów z Polski i mówi: wy, misjonarze świętej rodziny, jesteście jedynym męskim zgromadzeniem, które ma wpisane w charyzmat walkę i troskę o rodzinę. Proszę was, abyście wszędzie, gdzie będziecie, wprowadzali Ducha Świętej Rodziny, bo ona jest patronką na najtrudniejsze czasy. Parafrazując te słowa papieża, dodaje: jeżeli Bóg udzieli jakiejkolwiek łaski, jakiejkolwiek, przez wstawiennictwo świętych, to przez świętą rodzinę udzieli największych łask. Wszyscy święci w niebie nie mogą uczynić tego, co święta rodzina, bo to przez nią Bogu spodobało się dać swojego Syna. I Jezus Chrystus nie wchodzi pod żaden dach, jeśli wpierw nie zostanie tam zaproszona Matka Najświętsza ze świętym Józefem. Mężem sprawiedliwym, który wszedł do stajni, gdzie było łajno i gnój po zwierzętach. I zanim tam wprowadził Matkę Najświętszą, zanim począł się Jezus, z tej stajni, z tego chlewa zrobił pałac dla Boga. Nie zmienicie historii, ja jej też nie zmienię. Może macie więcej bólu niż ja, może mniej. Ale święty Józef może tą naszą stajenkę wysprzątać. I musimy walczyć o przyszłość, o nadzieję. I dlatego od jutra będę tutaj rozprowadzał obrazy świętej rodziny, jak to czynię wszędzie, gdzie jestem. Będziemy we wtorek na zakończenie rekolekcji poświęcać uroczyście te obrazy i intronizować je do naszych domów. Jeżeli macie ludzi, swoich bliskich, przyjaciół, gdzie leją się łzy, rodzina grozi rozpadem, dajcie ten obraz jako prezent na święta. Chcecie ładniejszy, piękniejszy, kupcie sobie gdzie indziej. Jak ktoś nie ma pieniędzy, niech przyjdzie, dostanie za darmo. Zawierzymy nasze rodziny świętej rodzinie. Pan Jezus nie pytał paralityka o wiarę. Uzdrowił ze względu na wiarę tych, którzy go przynieśli. Jeśli w naszych sercach znajdzie wiarę godną do uzdrowienia, będzie uzdrawiał nasze dzieci, wnuków, przyjaciół ze względu na naszą wiarę. Tylko musi ją znaleźć. I o to was proszę. Do tego nam także posłużą te świece adwentowe, które we wtorek razem z intronizacją świętej rodziny uroczyście poświęcimy jako światło Ducha Świętego, który żarem miłości Boga wypalił serce niepokalanej od każdego grzechu. Będziemy się modlić, żeby ten ogień był symbolem, spotykając się przy stole Wielkanoc, przy stole Wigilii Bożego Narodzenia, kiedy będziemy sobie przebaczyć, aby Duch Święty wypalił nasze serca od grzechu. Proszę was, kochani, abyście tutaj byli, a ja obiecuję, na ile będę mógł, nie pozwolę wam wyjść stąd bez nadziei. Niech nas łaska Boga umacnia, a święta rodzina prowadzi. Amen. I prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, które za chwilę zostanie ochrzczone, dla jego rodziców, dla chrzestnych i dla wszystkich ochrzczonych, i wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastało w łasce i świętości. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas. Święty Józefie, Święty Janie Chrzcicielu, święci apostołowie Piotrze i Pawle, wszyscy święci i święte Boże, wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna,
aby oddalił od nas moc szatana ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia,
i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonym dziecku, które dzisiaj przez chrzest zostało włączone do Twojego ludu. Spraw, aby z wiarą i odwagą szło za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Pamiętaj o tych, za których modlimy się w czasie tej Eucharystii i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Witem, patronem i opiekunem naszej parafii, ze świętym Mikołajem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Posileni pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony. Czekaj święty sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony. Pomódlmy się w intencji naszej parafii o błogosławione owoce naszych rekolekcji adwentowych. Polecajmy wszystkich naszych parafian, szczególnie osoby chore, cierpiące. Módlmy się również za naszych zmarłych i pomódlmy się także w naszych osobistych intencjach. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, módlmy się. Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Zapraszam dzieci, aby podeszły tutaj do ołtarza.